wabić kobietę głosem, bez wizji, tylko przy pomocy telefonu. I ona nie będzie mnie widziała? Jak już przypędzi do ciebie, to cię zobaczy i wtedy nic jej nie powstrzyma. Weź notes i przygotuj się. Siostro Ireno. Sekundkę, panie doktorze. Proszę tutaj do mnie. Siostra już wyczyściła to wszystko? Wszystko już jest wypucowane. Wypucowane. O, o. A, bo pan doktor miał brudny palec. Dokończyć to i tu wszędzie ma być porządek. Zawsze jak pan wyjmuje rękę z kieszeni, to pan kurz nosi tam w środku. Telefony odkażone? Jak pan doktor zadzwoni ostatni raz i powie, że już nie będzie, to ja odkażę, bo... O, kciuk już pana doktor. Nie będzie. Ma być czyściusieńko jak w pudełeńku. Wiem, wie, siostra, przyjeżdża z Rzadka profesor, ale przyjeżdża, ma oczko, jest poza tym dyrektorem z ZOZ-u, Zjednoczonych Zespołów Opieki Zdrowotnej i to jest... Śmozy. Władza. Co, siostra, to głupstwo, pana? Nie lubię go. To nie o to chodzi. Jest człowiekiem, który decyduje o wielu sprawach i musi zobaczyć, że tu jest na naszym odcinku porządek. Pan doktor powinien decydować za niego. Pan doktor powinien być naczelnym dyrektorem wszystkich ZOZ-ów. Proszę, jasno, no. Będziemy gdybać. Pan doktor ma wiedzę. Gdyby ciocia miała wąsy, to by nie wyszła za wuja. Tak. Ale z drugiej strony, siostrze, powiem, że ciekawa sprawa, bo taki miałem jakiś dziwny sen w nocy. Śniłam się doktorowi. Nie, nie, to bym się zbudził. Jak żart. Przyszła wiadomość, że on przyjeżdża. Tak się troszkę, no, człowiek się zdenerwował, że jednak to w porządku, że było i tak sobie... Co mi się śniło, jeszcze to sobie wyobraź. Takie głupoty jakieś. Śniło mi się, że to ja jestem dyrektorem z ZOZ-u. I że moi synowie też będą dyrektorami z ZOZ-u. Idiotyzm. To nie jest idiotyzm, panie doktorze, tak musi być. No ale ten siostro, nie mówmy o takich rzeczach. No. Tylko jego ma nie być. To ma nie być. Przyjeżdża i trzeba go podjąć jak godnie, no bo z noclegiem będzie tutaj. A gdzie będzie spał? No w gościnnym tam. Może ma spać. A gdzie jest gościn? No, to nie wiem, to 15 lat. To jest tam koło prosektorium na dole. 15A. Na dole. No dobrze. To tam się zakręca, idzie się w dół, mija się. No to nie siostra ma tam iść, tylko profesora tam zaprowadzą. Będzie tak, inspekcja, tak. Skromny poczęstunek i uda się na spoczynek. Tak. I o której to on idzie spać? No gdzieś 22.40 myślę. 22.40, 15A. Trzeba, żeby to wszystko dobrze wypadło, bo... On sam tam będzie? Tak, pokoju 15A? No sam, bo jest gościem, no przecież nie wiem, tam sam będzie. 15A. Gdzie by pan doktor chował do przecinania te przecinaki do ciała takie? No to są przez te użyte, tam są w koszu do wymycia. Nie, ale te ostre takie. To ostre są tam, co ten zameczek ma szafka taka, żeby się ktoś nie... 15A. I proszę z tymi telefonami, żeby... Co to jest tutaj to? Co takie coś? To autografy krwią pan doktor kazał po operacji zawsze, żeby pacjent zostawiał, to by pilnowała. Ja zapomniałem. Dobrze, to potem ceratą to trzeba przykryć. 15A, koło prosektu. Pan doktor jest najlepszy. Pan doktor powinien być dyrektorem ZOS. Wszystkich ZOS. Pan doktor. Nie wiem, coś takiego mi się wydaje, że siostra jest jakaś dziwna dzisiaj. Dzień dobry, jestem. No dobrze. Są inni? Posiadanie, no czekam, już powinien być. Troszkę się denerwuję, bo to trzeba sprawnie i szybko załatwić.
Ale beznadzieja jest straszna. Zaśrubowali. Ja już zastanawiam się, czy w ogóle nie odłączyć siły i tego. No musimy to wspólnie postanowić, bo jeden to sam to nie da rady, no. Nie, miał być, mnie mówił punktualnie, no. Ja się umawiałem z tym od... No. Cześć panowie, dzień dobry. Kolega jest od samochodów. Jest. Aha. To ważne. Bardzo niedobrze, koledzy. Słuchajcie, więc tak, ja myślę, że już nie ma co dalej kombinować. No ja poszedłem na całość. To znaczy jak robimy? Ja robię używki, znaczy monopol, wódka i... Fajki. Tak, i papierosy. Ja poszedłem całkowicie na podróbki. Znaczy robię lewą gorzałę, aha, ale nawet lepsza jest, bo ja tam więcej filtrażu stosuję. Znaczy te naklejki, to wszystko to robimy na lewo, identyczne jak prawdziwe. To samo z fajkami. Ale to oficjalnie jesteście zamknięci. Nie zamknięty zakład jest. A jak kolega rozwiązał problem banderol? Oczywiście, że tego nie przeoczyłem. Zamówiłem na lewo w Mennicy. Mam lewe banderole. Znaczy po prostu są... I w tym momencie mam produkt tańszy o 46%. Mhm. Właściwie tylko jest kwestia dystrybucji. No nie, tylko z dystrybucją to ja się zajmę, to w ogóle nie ma na ten. Ja mam gotową sieć hurtowni, co nie są hurtowniami, ale są lepsze niż hurtownie. No, to jest to, co kolega mówił, że to jest poza tą... Tak. Ile przewozy macie, zdaje się? Że to rozumiem, wódeczka, papieroski, ale co pan zrobi z moim towarem? Ja jestem od samochodów, chciałem się przypomnieć. Nie, ale to pan powinien natychmiast zamknąć cały interes. Pan nie, ma... ja mogę jutro nawet zamknąć. Pan zamyka, ludzi na bruk, w nocy robimy normalnie to samo, prawda, z tym, że jest podróbeczka oczywiście. Znaku towarowego nie dajemy, żeby tam się ktoś nie czepiał. Nie mylić, tak. Prawda? Tak, tym bardziej, że on będzie lepszy. Macie dobrych kooperantów lewych. Lewych mamy lepszych, nawet muszę panu podatek powiedzieć. Odpada, akcyza odpada, VAT odpada, wszystko odpada. Na dystrybucji oszczędności, także wóz będzie kosztował... 50 milionów, ja myślę. U mnie najlepsza wódka, taka już w pudełku, co to z kartonu, takie na prezent, jak te dają te kolorowe, to będzie kosztowała, wiem. 52 tysiące. Słuchajcie, to jest tylko plan jest świetny. A kogo nam brakuje? No, podstawowego od żywności. Tego idzie od żywności. To jest trudny facet. Przepraszam panowie, ale straszny mi się autobus. A co pan autobusem jeździsz teraz? No w gumę. Ma pan własny autobus? Nie, no skąd? No komunikacja. No mówiłem, prawda? To bieda u kolegi. Jak tam robota, właśnie? No wie pan, tyle osób na utrzymaniu. To wszystko trzeba jakoś wyżywić. Muszę im zatrudnienie dać. A po co? Ale jak to wygląda? Wszystko niech pan powie. Idzie czy nie idzie? No skąd? Jak? Czyli to samo. Kolego, trzeba na skobel wszystko. A ludzi na bruk. Znaczy po prostu narada nasza jest po to, że... Co panowie mówią? Jak to ludzi na bruk? No przecież oni mają rodziny, muszą się jakoś utrzymywać. Mówiłem, że nic nie wie. Jaką pan ma sytuację teraz? Ludzie dużo zarabiają? Nie. Zadowoleni są? Nie, no stele mam jakieś... Strajki, pogotowie strajkowe. Tak. Towary są tanie? Nie. Drogie, tak? Czyli drogie. Żywność, kiełbasa bardzo ma pan drogie. No właśnie. Kiełbasa to już chyba 600 tysięcy. A takie pomocnicze pytanie. A jakby pan nie miał podatków, budżetówki, VAT-u, akcyzów, śmiewków tam... No ale to przecież niemożliwe jest. To ja panu w dwóch zdaniach mówię. Zamyka pan cały ten swój anstalt, ludzi na pysk, robi pan lewą szynkę, lewą kiełbasę, nie płaci pan żadnych podatków, dystrybucją kolega się zajmie, pan ludzi w nocy wpuszcza do roboty. Ale gdzie ja to robię? U siebie. U siebie, tylko nocą. W tym zamknięty? Tak jest. No to uchyli się, żeby Niby zamknięty, niby. No zaraz. Oficjalnie zamknięty, dla budżetu zamknięty, ale dla społeczeństwa otwarty. Ale to jest uczciwe, jak mi jakaś kontrol wejdzie, to... A uczciwe jest, żeby pana ludzie nic nie zarabiali? Chwileczkę. Nasza wchodzi. Przede wszystkim ona jest lepsza, bo bardziej dociekliwa. Efekt ten sam, czyli nikt nie idzie do więzienia, a są tańsi dużo od prawdziwego. Koszty dużo niższe. To ona musiałaby pierwsza wejść przed i tą właśnie ona prawdziwą. Będzie pierwsza. Ona będzie pierwsza. Pan będzie co drugi dzień kontrolowany. Jak to się zrobi? Że tam to już, pana to, już to jest pan, moja brocha. A i tamta prawdziwa będzie wiedziała? Tamta prawdziwa od nas dostanie sprawozdanie i zatwierdzi. To umawiamy się. Od jutra, tak jak mówiliśmy. A całą górkę będziemy potem dzielić, żeby też do skarbu trochę popchnąć, żeby nie właściwie było. Właściwie to ja nie jestem pewien, czy... Przepraszam, może ja wyjaśnię tak szybko koledze. No to raz. Proszę pana. Tańsza będzie żywność dla ludzi? No będzie, będzie? No przecież nie będzie podatku. Pana ludzie będą więcej zarabiali pieniędzy, tak? Tak. Czy piraci
Będzie pan konkurencyjny dla prawdziwych piratów? Tak. Tak. A chce pan żyć w spokoju i zdrowiu? Tak. No. A czytał pan w gazecie, że pirata zamknęli? Jakiegoś? W Polsce? Nie. No to jest dalej nie tak. Niech pan śpi spokojnie i pozdrowi żonę. Pogadajcie sobie jeszcze raz, bo zdaje się słabo zrozumiał, ale od jutra lewa produkcja. Ale czy to uczciwe? A więc Zenonie. To ja mówiłem do ciebie, tego nie musisz notować. Rozkreślam. Korzystając z telefonu, wybierasz jakiś numer, który ci przyjdzie do głowy. Przypomnisz, co wymyślisz. Słyszysz sygnał i być może za chwilę ktoś odbierze. 628, 35, 12. To nie jest istotne. Poczekaj. Halo? Dobry wieczór, pani. Czy zastałem Witka? Specjalnie tak mówisz, żeby napocząć. Ach, nie, to pomyłka, tak? Ach, jak się cieszę, że to pomyłka. Dlaczego się cieszę? Gdyby nie ta pomyłka, to bym pani nie usłyszał. Mówię tak specjalnie. O, nie sądzę, żebym zajął pani zbyt wiele czasu, bo wydawałoby się, że to pomyłka, jednak mam pewną sprawę do pani. Nie, proszę nie żartować. Ja mówię poważnie. Obniżasz głos, żeby ją wzięło. Nie, nic, tylko tak. Podziałał na mnie pani oddech. Aha, to pies, rozumiem. Wspaniałego ma pani psa. Musisz podkreślać ruchami to, co czujesz, to wtedy przesiąka przez linię. Przepraszam, że mówię do pani per pani, ale nie jestem w stanie odgadnąć pani imienia. Wanda. To boskie imię. Czy wie pani, że zanim mój ojciec z matką wybrali dla mnie imię, marzyłem o tym, żeby mieć na imię Wanda? Wyobrażam sobie panią, ale brakuje mi tej siły skupienia, żeby szczegóły, zobaczyć szczegóły. I zaczynasz teraz fatakować. Wanda, wiem, że pani jest u siebie w mieszkaniu. Lekko rozchylone zasłony. O, mam na myśli wszelki rodzaj zasłon. No, oczywiście, że skoro nikogo nie ma w domu, to pani się aż tak nie wstydzi. Wando, ja oszaleję. Teraz trzeba przyostrzyć. Ja nie mogę, po tym, co słyszałem. Powiedz mi tylko, jaki masz kolor włosów? Bo bez tego będę ciężko chorym człowiekiem. W pełni sił, bardzo sprawnym, chorym mężczyzną. Tak. Tak myślałem. Mysie, to mój ukochany kolor. Słuchaj, Wando, czy jest jedna na trylion szansa, żebym mógł cię z bliska na sekundę zobaczyć? Jest gotowa, tylko nie wie, gdzie mieszkam. Tak, jestem. Na chwilę się odwróciłem, żeby nie sparzyła cię słuchawka, w którą tchnie mój gorący oddech. Jest taka szansa. Jestem w siódmym niebie, Wando. Teraz podam jej adres. Nie słuchaj. Trzeba skręcić. Domofon jest trzecie piętro. Dobrze. Zadzwoń. 6 długich, 3 krótkie, to poznam, że to ty. Specjalny bajer, że myślałem. Tak. Będę na ciebie czekał. Jakie męskie wody kolońskie uważasz? Jestem przygotowany. Zenonie, idź do łazienki i przynieś mi w takiej plecionce prastarą. Muszę się przygotować. Będzie tu za kwadrans. Przyjedzie? Już jedzie.
jest genialny.